Dziś mam dla Was kolejny film o żelach do przedłużania. Tym razem skupię się na żelu od Victor Even w kolorze Cover Nude numer 04, który polecaliście mi w komentarzach. Jak dotąd jest to najtańszy z testowanych przeze mnie żeli, a jego właściwości wcale nie odbiegają od tych droższych produktów. Jeśli jesteście ciekawi tego produktu tak samo jak ja, serdecznie zapraszam Was do oglądania. Cześć, tu Aniela, witam w kolejnym filmie na kanale NG Nails. Na wstępie zaznaczę, że mam z tym żelem styczność po raz pierwszy, więc nie miałam okazji dobrze zapoznać się jeszcze z tym produktem. Zanim zacznę przedłużanie, chwilę skupię się na właściwościach tego żelu. Informacje, które zaraz Wam zaprezentuję, zostały zaczerpnięte ze strony producenta. Żel Salon Build dostępny jest aż w 14 odcieniach. Produkt jest idealny zarówno do pracy na formie, jak i do utwardzania naturalnej płytki paznokcia. Żel ma średnio gęstą konsystencję oraz posiada właściwości samopoziomujące. Produkt jest elastyczny i łatwy do opiłowania, jest także bezkwasowy i bezzapachowy. Jego formuła nie żółknie. Czas utwardzania w lampie LED o mocy 48 W to 60 sekund, natomiast w 36 W lampie UV czas wynosi od 120 do 180 sekund. Jeśli chodzi o cenę produktu, to za 15 gram zapłacicie 35 zł, a za 50 gram 69 zł. Opakowanie, które widzicie na filmie, ma mniejszą pojemność. Tak jak wspominałam, jest to jak na razie najtańszy żel do przedłużania, który testowałam na moim kanale. Po zapoznaniu się z opisem, pora na przetestowanie żelu na paznokciach. Jak widzicie, moje cztery paznokcie zostały przedłużone już wcześniej, użyłam do nich oczywiście omawianego produktu. Do przedłużenia zostawiłam sobie palec wskazujący, na którym zaraz zaprezentuję Wam, jak wygląda praca tym produktem. Na przygotowanego paznokcia nakładam standardowo primer kwasowy i bezkwasowy w wymienionej kolejności. Następnie pod żel nakładam bazę od Victor Even przeznaczoną pod tę linię produktową. Baza, jak zapewnia producent, ma na celu zwiększenie przyczepności kolejnych warstw żelu. Czas utwardzania tego produktu to 120 sekund w przypadku lampy UV oraz 60 sekund w przypadku lampy LED. Po utwardzeniu bazy przechodzę do podłożenia szablonu pod przedłużanie. Tak samo jak w poprzednim filmie z tej serii, na poszczególnych etapach przedłużania będę Was odsyłać do innych filmów o podobnej tematyce, które pojawiły się już na moim kanale. Dlatego w tym momencie odsyłam Was do mojego innego filmu na kanale, który skupia się wyłącznie na temacie podkładania szablonów. Wszystkie linki do filmów, o których mówię, oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. Po podłożeniu szablonu przechodzę do budowy szkieletu paznokcia. Zaczynam od nałożenia cienkiej warstwy żelu na płytkę. Następnie nabieram większą ilość produktu i wykonuję nim przedłużenie, umieszczając żel na szablonie. Łączę żel z szablonu z tym znajdującym się na naturalnej płytce. Tak jak widzicie, żel jest bardzo elastyczny i ma średnio gęstą konsystencję, zgodnie z opisem producenta. Dodatkowo produkt nie spływa z szablonu, więc stworzenie wybranego kształtu jest bardzo proste. Po nałożeniu produktu utwardzam go w lampie przez 60 sekund. Delikatnie ściągam szablon spod utwardzonego szkieletu. Teraz przyszedł czas na sprawdzenie produktu przy procesie budowy paznokcia. Najpierw aplikuję jedną cienką warstwę produktu na cały paznokieć. Następnie nabieram większą ilość produktu na pędzel i zaczynam budowę paznokcia. Kulkę żelu kładę niedaleko okolicy skórek. Lekko dopycham ją pod skórki, aby żel ładnie się przy nich ułożył. Następnie, pracując lekko w powietrzu pędzlem, rozciągam żel od boku do boku, kierując się w stronę wolnego brzegu. Żel, jak widzicie, sam się wyrównuje na powierzchni. Jeśli macie taką potrzebę, możecie również odwrócić go do góry nogami, tak jak w przypadku nadbudowywania paznokcia bazą hybrydową, tak by produkt wyrównał się na powierzchni. Mój żel jest już poprawnie rozłożony, dlatego utwardzam go w lampie przez 60 sekund. Po utwardzeniu produktu przemywam jego lepką warstwę dyspersyjną za pomocą cleanera. Ja używam cleanera Wipe Off od Indigo.
Następnie przechodzę do piłowania. W tym momencie również odsyłam Was do innego filmiku o tej tematyce, który już pojawił się na moim kanale. W skrócie, najpierw poprawiam kształt paznokcia, kontrolując go od spodu. Następnie piłuję boczne krawędzie paznokcia, później przechodzę do boków przy linii ze skórkami. Następnie wyrównuję paznokcie na całej powierzchni, schodząc od skórek w kierunku wolnego brzegu. Przykładając pilnik równolegle do paznokcia, opiłowuję wolny brzeg. Żel, tak jak zapewniał producent, jest elastyczny i bardzo przyjemny w opracowaniu. Wypiłowany żel wygładzam za pomocą polerki. Tak wygląda paznokieć przedłużony za pomocą żelu Salon Build Gel od Victoria Vin w kolorze Cover Nude numer 04. Na koniec nakładam na wypiłowanego paznokcia Top Easy od Julie Nessy. Tak prezentuje się efekt końcowy. Jeśli chodzi o moje zdanie, to bardzo przyjemnie pracowało mi się tym produktem. Jego aplikacja jest naprawdę prosta, a dzięki samopoziomującym się właściwościom jesteśmy w stanie stworzyć stylizację niewymagającą praktycznie piłowania. Moim zdaniem żel jest bardzo podobny do poprzednio testowanego przeze mnie żelu Control 2.0 od Eclair, z tą różnicą, że żel Control wydawał mi się trochę bardziej gęsty. Trzeba także podkreślić, że stosunek jakości do ceny w tym przypadku jest jak najbardziej na plus. W porównaniu do poprzednio testowanych żeli od Indigo, Julie Nessy czy Eclair, produkt od Victoria Vin jest o połowę tańszy. Dlatego jeśli któraś z Was szuka najtańszej opcji wśród dobrych produktów do przedłużania, to jak najbardziej polecam Wam żele tej firmy. Osobiście preferuję jednak nieco gęstszą konsystencję, więc w przyszłości będę raczej sięgać po żel Control od Eclair. Dodatkowo bardziej odpowiada mi krycie żelu Eclair oraz jego kolor, chociaż krycie produktu może także zależeć od doboru stylizacji. A jeśli chodzi o kolor, to przypominam, że żele od Victoria Vin dostępne są aż w 14 odcieniach, więc każdy na pewno znajdzie odpowiedni dla siebie odcień. Na koniec jeszcze przypominam, że dobór żelu jest kwestią indywidualną. Każdemu z nas mogą odpowiadać inne właściwości i inna konsystencja produktu. Właśnie po to powstaje ta seria, abyście mogli zapoznać się z różnymi dostępnymi na rynku żelami do przedłużania. Zapraszam Was również na poprzednie filmy z tej serii, w których testowałam żel Control 2.0 od Eclair, Easy Shape Light Rose od Indigo oraz Tixie od Julie Nessy. Przypominam także, żebyście w komentarzach proponowali żele, które chcecie zobaczyć w tej serii. Dajcie mi koniecznie znać, czy pracujecie na żelu Salon Build od Victoria Vin, a jeśli tak, to jaki kolor jest Waszym ulubionym. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zwykle do usłyszenia w kolejnym tutorialu.